Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek dotyczący nawigacji w Oplu Insignii, a mianowicie chodzi tutaj o odtwarzacz DVD 800 oraz uaktualnienie map. Mam mapy zaktualizowane do najnowszych, także zapraszam. Tak, więc dzisiaj na warsztat nawigacja do Opla Insignii, do radia DVD 800 Navi. Słuchajcie, w jaki sposób mam najnowsze mapy, które są dostępne na rynku. Rocznik 2019-2020, bo takie mam wgrane. Otóż szukałem też na wielu forach informacji na ten temat. Są na aukcjach typu Allegro do kupienia mapy z dopiskiem na własność i tak dalej. Ale słuchajcie, mapy, które zakupicie, no to już macie Państwa, jakie są na tej płycie. Nie ma możliwości wyboru. Nie wiem, nikt nigdy w życiu może nie pojedzie na Skandynawię, czy na Litwę, czy do Rosji. A takie mapy możecie mieć po prostu na płycie. Po co Wam to? A na przykład nie macie Chorwacji. My w tym roku planujemy wyjazd właśnie do Chorwacji na wakacje. Chciałbym mieć aktualne mapy i jechać na tej nawigacji. Oczywiście Google Maps będzie też w pogotowiu tutaj zamontowane w razie korków czy czegoś tam. Ale generalnie będę chciał jechać na tej nawigacji. No i nie było nigdzie Chorwacji. Oczywiście w aukcjach, które bym kupił te płyty, mapy są świeże, z dopiskiem, że no, nowszych po prostu na rynku nie znajdziecie, ale co z tego, jak nie było na przykład Bośni i Hercegowiny, czy nie było Chorwacji. Więc zacząłem szukać, kopać, też nie było jakiejkolwiek informacji, nie znalazłem nic takiego pożytecznego na forach. No i zadzwoniłem pod numer z aukcji, gdzie po prostu facet proponował wgranie takich map, ale trzeba po prostu pojechać do niego, bo te mapy są wgrywane do pamięci radia. Także zadzwoniłem, uświadomił mnie, na czym rzecz polega. No, na końcu dopiero zapytał się, skąd jestem. On niestety był z Mielca, także przez całą Polskę dygać praktycznie, no, mi się nie uśmiechało i zacząłem szukać kogoś, czegoś w okolicy. Namierzyłem pana z Grudziądza. Namierzyłem go przez OLX i umówiliśmy się, pojechałem do niego. Jak widzicie, nawigacja działa, a płyta jest tu. Jaki jest plus tego, że po prostu odwiedzicie takiego fachmana, który Wam wgra mapy do pamięci radia? To, że ja z Insignii, znaczy do Insignii, nie mogłem używać jakichkolwiek płyt, no bo ten slot do płyt był zajęty przez nawigację, więc muzyki z płyt no niestety nie mogłem posłuchać, pomimo tego, że z Zafiry zostało mi kilkanaście płyt z ulubionymi piosenkami. No ale co z tego, jak nie mogłem tego wsadzić, posłuchać i tak dalej. Muzyka jest w tej chwili z pendrive'a, także spoko. Ale ten plus jest tego, że macie nawigację wgraną do pamięci radia, bo przy wgrywaniu tych map możecie sobie wybrać, jakie wy państwa chcecie. Gdzie wy jeździcie, nie wiem, Europa Zachodnia, Południe czy Wschód, wy jesteście w stanie sobie wybrać dane państwa, jakie mają być w nawigacji. Zaznaczam, mapy nie mogą przekraczać 4 GB, bo taka jest pojemność tego właśnie radia. Także jak taka procedura przebiega? Pokrótce Wam powiem. Dla ciekawości powiem Wam tutaj, ja miałem mapę Europy wersja 2009-2010, także sporo dróg nie ma na tych mapach i wkurzało mnie to. Więc teraz mam najnowsze mapy i pokrótce Wam opowiem, jak taka procedura przebiega. Otóż gość ma oryginalną płytę.
Po włożeniu jej i po naciśnięciu odpowiedniej kombinacji klawiszy, gdzie radio przechodzi w, tak jakby w tryb serwisowy, w dodatkowe menu, tam pyta się odtwarzacz, czy wgrać mapy z nośnika. Tak. Jakie? I zaznaczacie, bądź odhaczacie, jakie mapy chcecie, a jakich nie chcecie. Więc ja, będąc tutaj przy nim, pokażę wam, jakie ja sobie państwa wgrałem. Mamy Albanię, Austrię, Macedonię, Bośnia, Bośnia-Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Hercegowina, Liechtenstein, Litwa, Macedonia, Niemcy, Polska, Republika Czeska, Serbia, Szwajcaria, Słowacja, Słowenia, Węgry, Łotwa. I to jest wszystko. Nigdy w życiu, podejrzewam, nie pojadę do Włoch ani do Paryża, więc no, takich map nie będę potrzebował. Więc te państwa, przez które mam zamiar jechać w te wakacje, na urlop, mam i bardzo się z tego cieszę. Także wszystkie informacje też mam po polsku, gada kobitka też po polsku, także nawigacja jest wgrana z językiem polskim, także super. Usługa kosztuje 100 zł, czas trwania wgrywania takich map to jest około 34 minut, bo tak pokazała po prostu się tutaj informacja na wyświetlaczu. Mapy są wgrywane. Starałem się, żeby było tam 3 z kawałkiem. Nie chciałem bitych 4 GB, bo mogłoby to po prostu no, spowolnić to radio, zamulić. Także nie chciałem zapychać do końca tej pamięci. I mam teraz najnowsze mapy z autostradami i bardzo jestem z tego zadowolony. Bardzo temu panu dziękuję. Także jeżeli chcecie mieć najnowsze mapy w samochodzie, ja polecam po prostu znalezienie fachmana, który wam wgra mapy do radia. Umówcie się, wydajcie 100 zł. Za płytę też wydacie 100 zł. Najmniej. Są płyty po 180 zł. Nie wiadomo dlaczego taki rozrzut cenowy. Ale zapłacicie tyle samo i macie państwa, które są na płycie. Nie macie możliwości po prostu sobie wybrania. Ten plus wgrywania nawigacji do radia jest taki, że macie wolne miejsce na słuchanie płyt z muzyką, czyli nie zajmuje wam tutaj miejsca płyta z mapami. No i macie możliwość po prostu wybrania sobie, jakie państwa chcecie. Także moim zdaniem super, ja jestem zadowolony. Szukajcie w pobliżu siebie właśnie fachmajstra, który ogłasza się uaktualnienie map do Opla Insigni bądź uaktualnienie map do danego radia, w tym wypadku DVD 800 Navi. Kontaktujcie się z nim. Mówię, taka usługa to jest, mówię, koszt 100 zł. Być może w waszym regionie, nie wiem, będzie 120, 130, nie wiem, nie powiem wam, ale ja zapłaciłem 100 zł i siedziałem u niego 40 minut. Wgrane, mapy chodzą, nic się nie muli, nic się nie wiesza, ja mogę sobie słuchać muzyki z płyt, pamięć, nawigacja jest w pamięci radia i to tyle, co chciałem wam dzisiaj powiedzieć właśnie o nawigacji, o uaktualnieniu map. Jeżeli pomogłem, czy masz problem, pisz w komentarzu, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, pozdrawiam was serdecznie. No i co? Miłego dzionka wam życzę. Trzymajcie się. Do następnego razu. Hej!